Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy wyjątkowo piątek i nagrywam dla Was vloga. Mówię wyjątkowo, ponieważ mam dzisiaj dzień wolny, no i tak pomyślałam, że wykorzystam to właśnie na jakieś nagrania. Mój piątek w sumie od rana był dosyć aktywny, ponieważ jak się obudziłam, to stwierdziłam, że pojadę sobie do Lumpeksu. U nas zawsze w piątki jest dostawa, pojawia się nowy towar, więc stwierdziłam, że dam jeszcze jedną szansę tym lumpom, no i spróbuję. Pokazywałam Wam w ostatnim vlogu, że jakiś czas temu udało mi się dorwać bluzę w lumpie i to był właśnie mój taki pierwszy wypad po kilku ładnych latach przerwy. Dlatego też pomyślałam, że teraz się wybiorę w inne miejsce, no i po prostu zobaczę, czy jeszcze jest dla mnie i dla lumpeksów jakaś przyszłość. Natomiast dochodzę do wniosku, że chyba jednak nie i to chyba przestaje być miejsce dla mnie. Ale może od początku. W ogóle nie wiem, czy też tak macie, że jak macie urlop, to się budzicie dokładnie o tej samej godzinie, o której do pracy, z tą jedną drobną różnicą, że jak wstajecie do pracy, to jesteście niewyspani, a jak się budzicie w dzień wolny, to jesteście wyspani. Ja też tak dzisiaj właśnie miałam i obudziłam się o 6:30, całkowicie wypoczęta, więc wstałam po 7:00, właśnie zebrałam się i na 8:00 pojechałam na otwarcie. Oczywiście były tłumy, ludzie się przepychali, czego nienawidzę, więc już po jakichś 10 minutach przeglądania tych rzeczy ja już w ogóle miałam dosyć. Też sporo rzeczy było strasznie upchanych. Wiecie, że tych wieszaków było tak dużo, że nawet nie byliście za bardzo w stanie tego po prostu po kolei przeglądać, więc tak tylko przejrzałam co parę wieszaków i głównie skupiłam się na rzeczach typu swetry czy jakieś takie bardziej okrycia wierzchnie. Cztery rzeczy przykuły moją uwagę. Oczywiście było tego trochę więcej, tak patrząc po metkach, ale jedynie wybierałam te, które faktycznie są w moim stylu i które pasują mi do mojej szafy. A jeżeli wiecie, coś było ładne, ale totalnie nie w moim stylu, no to wiadomo, nie brałam tego. Chociaż właśnie jak zaczynałam swoją przygodę z lumpami jakieś, nie wiem, może 10 lat temu, to właśnie zaczynałam z takim podejściem, że jak już widziałam, że coś ma fajną metkę, to było takie wow, no szkoda tego nie wziąć. Przez to też właśnie wtedy kupowałam rzeczy, które były kompletnie niespójne z moją szafą i takie, wiecie, czasami bardzo odklejone od tego, co noszę na co dzień. No, ale dzisiaj wpadły mi w ręce trzy swetry i taka kurteczka. Wstawię Wam teraz przebitki, jak będę mówić o tych rzeczach. Pierwszy był kremowy sweterek z jakąś mieszanką wełny. On był bardzo ładny, ale po założeniu okazało się, że nie dość, że prześwituje, to jest strasznie jakiś taki cienki i lichy, więc od razu odpadł. Najbardziej podobał mi się sweter w paski, który miał przepiękne zakończenia na rękawkach, to była taka delikatna falbanka. No on naprawdę był przeuroczy i nad nim się najbardziej zastanawiałam. Jedyne, co mi się nie podobało, to to, że był bardzo opięty do ciała, a ja niestety raczej preferuję takie luźniejsze rzeczy, więc stwierdziłam, że zostawię go na koniec i się jeszcze nad nim zastanowię. Natomiast tutaj już ostatecznie przesądził jego skład, bo po wyjściu z przymierzalni sobie przejrzałam metkę, okazało się, że to jest totalnie mieszanka samych poliestrów, więc stwierdziłam, że no nie, nie ma opcji, szczególnie, że kosztował 38 zł. W ogóle ceny w lumpie to dla mnie jest teraz jakiś szok i ja wiem, że wszystko poszło w górę, ale no naprawdę bez przesady, żebym miała zapłacić za jedną rzecz 40 zł, no nie, to jednak, jednak jak na lumpeks dla mnie jest za dużo. Mierzyłam właśnie również taką kurteczkę, ala kurteczkę w Pepitkę. Ona była akurat Shein i też kosztowała ponad 40 zł. Podobała mi się, chociaż bałam się, że będzie zbyt pstrokata jak dla mnie. I też miałam wrażenie, że rękawy są trochę przykrótkie, a tutaj już była dosyć obszerna i szeroka w ramionach, więc ostatecznie też uznałam, że nie biorę. I mierzyłam jeszcze taki najzwyklejszy czarny sweterek golf. W sumie wzięłam go głównie z tego względu, że miał na metce jakąś taką, wydaje mi się, że szwedzką, znaczy była to jakaś po prostu szwedzka marka, coś ze Sztokholmem w nazwie, ale też stwierdziłam, że jest po prostu za zwykły i ostatecznie nie wzięłam nic. Z jednej strony cieszę się, ponieważ jestem z siebie dumna, że mimo tego, że gdzieś tam coś mnie kusiło, to jednak zrezygnowałam z tego. No a z drugiej strony też trochę mi przykro, że tak to u mnie ostatnio wygląda i że z tymi lumpami totalnie jakoś się nie mogę ostatnio zgrać i nie potrafię znaleźć rzeczy dla siebie. Nie wiem, być może faktycznie wynika to już z tego, że ja zazwyczaj wiem, czego oczekuję od ubrań, które kupuję. I te moje oczekiwania są na tyle konkretne, że po prostu nie zadowalają mnie już jakieś takie, wiecie, półśrodki.
więc być może po prostu jestem zbyt wybredna na takie rzeczy. Dajcie mi znać, czy wy chodzicie do lumpów i czy wam udaje się coś ciekawego znaleźć. A teraz będę brała się za przygotowanie takich oszukanych cynamonek z ciasta francuskiego. A na pewno kojarzycie, co to za przepis, ponieważ on był w grudniu bardzo popularny na TikToku i w ogóle w internecie. Ale jakoś tak przypomniało mi się o tym i stwierdziłam, że sobie zrobię coś takiego na słodko do kawy, idealnie na przedłużony weekend. Mam tutaj oczywiście ciasto francuskie, mam resztkę ciemnego cukru, ale ze względu na to, że jest już to właśnie końcówka, to przygotowałam sobie tutaj jeszcze też jakąś resztkę zwykłego cukru. Ja generalnie w ogóle cukru nie używam aktualnie, więc to są takie jakieś pozostałości po dawnych czasach, tak więc muszę sobie uzupełnić ten ciemny do właśnie jakichś ewentualnych wypieków. Zapomniałam jedynie rozmrozić masło, więc będę musiała chwilkę poczekać, aż ta kostka troszeczkę właśnie się rozgrzeje. No i oczywiście cynamon. Jak nie jestem miłośniczką cynamonu, tak w takiej formie naprawdę on mi podchodzi, tak więc zaraz bierzemy się do roboty. Skończyłam właśnie nagrywać pierwszy odcinek z serii z przeglądem szafy, czyli coś, o czym ostatnio z wami rozmawiałam. Zdecydowanie jednogłośnie wybraliście miniserię, jeżeli o to chodzi, tak więc właśnie udało mi się nagrać pierwszą część i moje włosy trochę ucierpiały na tym, teraz może aż tak nie widać, bo przeczesałam je przed chwilą mokrą szczotką, ale po prostu były tak naelektryzowane od nieustannego przebierania się. Ale generalnie do czego zmierzam? Powiem wam, że dawno nie miałam tak dobrego dnia jak dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, jeżeli chodzi o flow i mówienie, bo faktycznie jak usiadłam, tak praktycznie za jednym razem udało mi się nagrać cały odcinek i tego vloga też mi się bardzo przyjemnie nagrywa, chociaż mam czasami wrażenie, że mówię trochę za dużo i za szybko. Nie wiem, z czego to wynika, jakoś taki dzisiaj mam dla odmiany dzień właśnie na mówienie. Bo poprzedni film z zeszłego tygodnia, tak jak wam mówiłam, nagrywałam przez parę godzin i dwa razy, bo nie mogłam się po prostu wysłowić. Tak dzisiaj mam właśnie w drugą stronę, że buzia mi się nie zamyka i mówi mi się całkiem dobrze. Więc w sumie to pozytywna informacja. Tak, wracam do moich cynamonek, bo czekam nadal, aż mi się masło rozmrozi i już powinno być w porządku. No i zabieram się za robotę. Ja i pieczenie chyba jesteśmy nieustannie skazani na porażkę. Jak widzicie, moje rolki już są gotowe. Zobaczymy, co z nich będzie. Niestety masło nadal było zbyt twarde, żeby móc go rozsmarować na cieście, także postanowiłam trochę go roztopić i takim roztopionym posmarowałam moje cynamonki. O, właśnie słychać, że piekarnik już się nagrzał, także lądują w piecu. No i zobaczymy, czy coś z nich będzie. W ostatnim filmie wspominałam wam, że w końcu udało mi się do porządku doprowadzić szafkę ze szkłem, czyli miejsce, gdzie trzymam talerze, kubki, szklanki itd. Wydaje mi się, że ilość rzeczy, którą tutaj mam, jest optymalna. Można powiedzieć, że wygląda to tak u mnie już od jakichś dwóch niecałych lat. Także wydaje mi się, że sprawdza się to dobrze, ponieważ ani mi niczego nie brakuje, ani nie mam niczego w nadmiarze. Zaraz wam pokażę z bliska, co się tutaj znajduje. Zaczniemy może od dolnej półki. Tutaj mam taki dzbanek, którego używam jako wazonu na kwiaty. Następnie mam takie cztery głębokie miski obiadowe. Za nimi jeszcze są takie malutkie miseczki, wiecie, na jakieś sosy czy coś takiego, ale to już nie będę wyciągać. A następnie mam cztery małe talerze oraz cztery takie większe obiadowe talerze. Natomiast jeżeli chodzi o górną półkę, tutaj są głównie kubki i szklanki. I tutaj tak, z przodu mam dwa takie kubki, które miałam na kawę. No i ten kubek z napisem wdzięczność, który wam ostatnio pokazywałam, że go dostałam. W sumie idealnie mi tutaj pasuje do tych, które już miałam, także stworzyła się taka mała kolekcja. Z tyłu mam kieliszki, dwa takie szersze i dwa podłużne i wysokie. Następnie tam w rogu po prawej stronie widzicie cztery szklanki, takie klasyczne z Ikei. Jest też również mój kubek w serca, który dostałam jeszcze za czasów studiów od mamy.
Mam do niego sentyment, więc postanowiłam go zostawić. I mam jeszcze dwa takie większe kubki, które są spójne z tą zestawą, którą Wam przed chwilą pokazywałam. I ona ogólnie w całości jest z Pepco, także w sumie trzyma się całkiem dobrze, jak na czas użytkowania nic się z tym nie dzieje, poza tym, że może delikatnie się te takie złudzenia wycierają, które są na krawędziach, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. No i tam z samego tyłu mam jeszcze dwie takie drobniejsze szklanki i dwa kieliszki na wódkę i to jest tak naprawdę wszystko, co tutaj mam. A jak dla mnie ilość jest wystarczająca. Możecie dać mi znać w komentarzach, co Wy uważacie o takiej ilości szklanek. Czy według Was to dużo, mało, wystarczająco, niewystarczająco? Jestem ciekawa, ile kubków Wy macie i czy zbieracie je. Czy raczej staracie się pilnować i podchodzić rozsądnie do tych zakupów? Ja nie ukrywam, że do kubków zawsze miałam słabość, aczkolwiek naprawdę przez ostatnie 2 lata jestem z siebie dumna, bo praktycznie w ogóle nie kupuję takich rzeczy. Więc myślę, że tutaj nastąpił progres. No i też uświadomienie sobie, że lubię mieć rzeczy, które są ze sobą spójne, pomogło mi bardzo właśnie dokonywać takich wyborów podczas zakupu. Staram się już po prostu odpuszczać sobie na przykład szklanki czy kubki, które kompletnie mi nie pasują do tego, co mam, bo dzięki temu też łatwiej jest mi, powiedzmy, nad tym wszystkim zapanować. Jakby mi się coś strasznie spodobało, to pewnie bym sobie wzięła, ale już też odchodzę od tych takich, wiecie, pastelowych, kolorowych rzeczy, bo zauważyłam, że mimo tego, że zawsze je gromadziłam, to one później gdzieś tam przeze mnie nie były wykorzystywane, albo napiłam się z czegoś 2-3 razy i to było wszystko. Dlatego w momencie, kiedy udało mi się sprzedać te kubki, których nie używałam, ale które mimo wszystko mi się podobały, to stwierdziłam, że nie, koniec, nie po to te rzeczy kupuję, żeby je później sprzedawać, że to w ogóle nie ma sensu. Tak więc teraz zaczynam się już po prostu trzymać tego, że mam taką swoją małą kolekcję, która się sprawdza u mnie dobrze, jest wystarczająca i nie potrzebuję nic więcej. No dobra, na pierwszy rzut oka wcale nie jest tak źle, jak myślałam. Wyglądają nawet całkiem smacznie i o dziwo się nie porozwalały, także to już jest duży plus. Pokazywałam Wam moje kosmetyki do makijażu i pojawiło się jeszcze wiele próśb o to, żebym pokazała pielęgnację. Tak więc dzisiaj postanowiłam kontynuować tę serię i podzieliłam sobie pielęgnację na twarz i na ciało, bo też nie chcę Wam tutaj wstawiać jakiegoś, nie wiem, 10-minutowego fragmentu do vloga, bo wiem, że nie każdego to musi interesować. Dlatego pomyślałam, że dzisiaj Wam pokażę, jakich produktów używam do twarzy, a następnym razem pokażę Wam, jakich używam do ciała. Generalnie na wstępie powiem, że ja bardzo zmieniłam swoją pielęgnację w ostatnim czasie. Znaczy może nie jakoś bardzo, ale na pewno dużą zmianą jest to, że przerzuciłam się na dermokosmetyki, jeżeli chodzi o takie produkty, których używam najczęściej, czyli kremy. Zauważyłam, że to o wiele bardziej służy mojej skórze, bo też mam z nią sporo właśnie kłopotów i często te kosmetyki powodują, że występuje u mnie jakieś takie uczulenie, pojawiają mi się jakby takie, wiecie, podskórne krostki i nie mogę później się tego pozbyć. Tak więc cały czas szukam pielęgnacji odpowiedniej dla siebie, ale wydaje mi się, że coraz więcej kroków już jest u mnie takich bardziej dopracowanych. Tak więc zacznijmy po kolei. Pokażę Wam może w takiej kolejności, w jakiej używam to w ciągu dnia. Rano zawsze przemywam twarz czymś delikatnym, jakimś delikatnym produktem. Aktualnie mam taką emulsję do mycia twarzy z Fluff. Ona jest właśnie taka przyjemna, lekka i nie podrażnia mojej skóry, więc zawsze od tego zaczynam swój dzień. A następnie nakładam krem. Wcześniej miałam krem z CeraVe, to jest to mi jeszcze puste opakowanie, to był krem z filtrem 25, taki nawilżający.
I on był w porządku, ale stwierdziłam, że poszukam czegoś innego, bo mam jeszcze, zresztą to Wam pokażę później, mam jeszcze drugi bardzo podobny i tamten jest o wiele lepszy według mnie od tego. Dlatego stwierdziłam, że właśnie poszukam sobie na dzień jakiegoś innego, może nowego kremu. I tym razem skusiłam się na krem z Pharmaceris. Początkowo myślałam, że zamówię sobie z takiej zielonej serii przeciwtrądzikowej, bo taki krem już miałam wcześniej i sprawdzał się u mnie dobrze, ale znalazłam ten, który jest do skóry alergicznej i wrażliwej. On jest taki bardzo głęboko nawilżający, a właśnie szukałam czegoś, co dobrze moją twarz nawilży, bo ostatnio mam właśnie problem z takimi suchymi skórkami i dosyć szybko właśnie ta twarz staje się taka przesuszona. Wydaje mi się, że to też ze względu na ten sezon grzewczy, po prostu tak się to na mojej skórze odbija, bo to samo mam właśnie, jeżeli chodzi też o ciało. Dlatego stwierdziłam, że właśnie spróbuję czegoś innego. Póki co wiele nie mogę powiedzieć, bo używałam tego produktu dopiero 2-3 razy, także naprawdę jest to świeży zakup. On ma tutaj też SPF 20, na pewno jest bardzo wydajny i trzeba uważać, bo on ma tutaj pompkę, ale właśnie trzeba uważać wyciskając, z tego względu, że jak naciśniecie tą pompkę tylko raz, to leci tego produktu bardzo, bardzo dużo. W porównaniu do tego CeraVe to po prostu jedna pompka to są trzy z tamtego, także no tutaj tego na pewno się muszę nauczyć, bo póki co dawało mi się go po prostu za dużo. No i następnie mamy już, można powiedzieć, pielęgnację taką bardziej wieczorną. A, jeszcze, co tu mam jeszcze z takich dodatkowych rzeczy? Mam jeszcze masełko znakomi do ust, którego używam w zasadzie cały czas w ciągu dnia, bo to jest produkt, który bardzo dobrze nawilża moje usta. Tak, i teraz już możemy przejść do tej pielęgnacji właśnie wieczornej. Jeśli chodzi o ten makijaż, używam również z produktu z CeraVe i to jest taki krem pianka do mycia. Dla skóry normalnej i suchej. Oczyszcza i nawilża, usuwa pozostałości makijażu, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Też bardzo fajny produkt i przede wszystkim domywa ten makijaż całkowicie, nie rozmazuje go, nie powoduje, że robi nam się panda wokół oczu, więc ja jestem zadowolona, bo właśnie takiego produktu szukałam. I często też wracam jeszcze później do tej emulsji jako do takiego drugiego kroku, jeżeli chcę twarz jeszcze głębiej oczyścić. Następnie używam, jeżeli mam, bo akurat tak się składa, że w tym momencie nie mam, jakiejś wody różanej, toniku w mgiełce czy jakiegoś hydrolatu, właśnie takiego produktu do spryskania twarzy, który ma tą skórę tak trochę rozluźnić i gdzieś tam złagodzić. Natomiast akurat teraz mi się wszystkie takie produkty skończyły, więc nie mam żadnego. I oczywiście krem na noc. Tutaj mam właśnie, tak jak Wam wspominałam, dokładnie ten sam, co miałam na rano, tylko że po prostu on nie ma SPF-u. I to był pierwszy produkt z CeraVe, jaki kupiłam i faktycznie ten krem bardzo mi pomógł, bo te takie krostki podskórne, które miałam, zaczęły się jakby delikatnie chować, więc to już jest chyba moje trzecie albo czwarte opakowanie i na pewno kupię kolejne. Jestem z niego bardzo zadowolona, także ten mogę Wam polecić. Natomiast właśnie on podobno różni się od tego tylko i wyłącznie tym, że ten ma filtr. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiem, aż tak nie wnikałam w skład, ale uważam, że jeżeli chodzi o działanie, to ten na noc jest właśnie o wiele lepszy. Też mają trochę inną konsystencję, bo ten z filtrem jest bardziej gęsty, a ten drugi jest bardziej taki właśnie żelowy. I co tutaj jeszcze mi zostało? Został mi tutaj peeling do twarzy. Tak jak już Wam też wspominałam w jednym z poprzednich filmów, myślałam, że obejdzie się u mnie bez peelingu, ale niestety jednak moja przesuszona skóra nie pozwala na to. Tak więc wróciłam do peelingu z Wianka, to jest peeling normalizujący z ekstraktem z szałwii i spiruliną. On pachnie dosyć ziołowo, tak mentolowo, mi to odpowiada. Bardzo lubię ten zapach i to jest peeling, do którego też wróciłam po kilku latach, bo ja kiedyś na początku kanału już Wam go pokazywałam. Zawsze go lubiłam, bo on ma takie bardzo drobne ziarenka. Ja też jestem zwolenniczką peelingów mechanicznych, bo lubię po prostu czuć, że ten produkt działa. Przez ostatnie lata miałam kilka różnych peelingów z różnych innych marek i mimo wszystko cały czas pamiętałam o tym i nie spotkałam jeszcze żadnego, który by był równie dobry, więc po prostu do niego wróciłam. Mam tutaj też jeszcze maść na jakieś tam sywki, która w sumie chyba już jest przeterminowana, nie wiem, muszę to sprawdzić. Jeszcze nitka dentystyczna, oczywiście mam też jeszcze szczoteczkę pastetu, to już Wam nie pokazuję. I z takich gadżetów mam taką szczoteczkę do twarzy. To jest coś jak bodajże Foreo Luna,
Mini 2, czy coś w tym stylu. Generalnie któryś z produktów Pharrell wygląda dokładnie identycznie, a tylko że ja po prostu, wiecie, mam ją taką no name. I sprawdza się w porządku, jeżeli chodzi o jej działanie, to wszystko jest ok. Jedyny minus jest taki, że po prostu brak mi regularności, jeżeli chodzi o używanie takich rzeczy i po prostu często o niej zapominam i mi się nie chce, albo przypominam sobie, jak już mam krem na twarzy, że mogłam właśnie tego użyć. Ona działa, wiadomo, w taki peelingujący sposób, co też ważne, trzeba pamiętać, żeby takich produktów nie używać codziennie, ponieważ no właśnie, to działa jak peeling, więc żebyśmy sobie też tej skóry za bardzo nie podrażnili. Ale ja za tą moją dałam jakieś, nie wiem, 12 albo 15 zł, naprawdę to były takie drobne pieniądze. Stwierdziłam, że się skuszę, bo na pewno droższego urządzenia nie planowałam kupować, ale chciałam spróbować i rzeczywiście, jeżeli znajdziecie jakąś taką tańszą wersję, to polecam, bo można sobie od czasu do czasu zrobić właśnie zamiast peelingu takie mycie taką szczoteczką. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację twarzy. Nic innego już mi tutaj nie przychodzi do głowy. Czasami używam jeszcze kremu pod oczy. W tym momencie również nie mam żadnego, więc też nie mam wam co pokazać. Ale myślę, że pewnie sobie jakieś kupię w najbliższym czasie. I to tak naprawdę tyle. Dajcie znać, jakich produktów wy używacie. Czy wolicie pielęgnację naturalną, czy może właśnie jakieś bardziej dermokosmetyki i co u was się sprawdza najlepiej. Ja też nie chciałabym nikomu nic sugerować, bo akurat... nie jestem zwolenniczką, wiecie, polecania jakichś konkretnych kosmetyków, mówienia o nich, że one będą dla każdego świetne, bo wiem, że tak nie jest, wiem, że każdy z nas ma inną skórę, ma inną wrażliwość na produkty i inne składniki po prostu mu służą, więc wiem, że to, że coś u mnie się sprawdza, niekoniecznie będzie znaczyło, że też będzie się sprawdzało u was, dlatego ważne według mnie jest, żeby poznać swoją skórę i właśnie dobrać sobie produkty tak, aby to nam pasowały i żeby faktycznie dla nas były dobre, a nie sugerować się opinią innych. Wracając dzisiaj rano z lupa, odebrałam też paczkę, która do mnie przyszła, bo zamówiłam sobie taką drobną nowość, nad którą w sumie dosyć długo już się zastanawiałam, ponieważ jakiś czas temu kupiłam sobie dzbanek filtrujący wodę i przez to brakowało mi, wiecie, takiego może nie, że naczynia, ale po prostu brakowało mi butelki, którą mogłabym mieć przy łóżku, którą mogłabym ze sobą zabrać. Bo niestety nic takiego nie posiadam. Miałam wcześniej taką szklaną butelkę po wodzie WOS, którą kiedyś dostałam w Polsce PR-owej i można powiedzieć, że z niej właśnie sobie stworzyłam trochę taką butelkę wielorazową, ale niestety ostatnio rozwaliła mi się zakrętka i już się jej nie dało zakręcić, po prostu tam coś się zepsuło i przeskakiwało cały czas, więc stwierdziłam, że zamówię sobie nową butelkę. I skusiłam się na taką z firmy Muki. Akurat udało mi się ją dorwać w miarę atrakcyjnej cenie, bo one no najtańsze niestety nie są. Była nie dość, że przeceniona trochę, to jeszcze też była darmowa dostawa, także można powiedzieć, że jak na jej cenę to udało się mi całkiem nieźle trafić. Wybrałam sobie w kolorze Nimbus Cloud. Mi się wydaje, że tak to się nazywało. Myślałam, że będzie biała. Ona jest raczej taka delikatnie szara, coś takiego. I ma 720 ml, tutaj jak się odkręca, wiem, że są też takie jakby słomki, które można sobie tutaj nałożyć, je się dokupuje oddzielnie, natomiast ja raz, że tego nie potrzebowałam, a dwa, jak czytałam opinie, to akurat o tych słomkach są takie średnie. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie sprawdzać, mam nadzieję, że będzie ok. Tak jak mówię, brakowało mi czegoś, co mogłabym gdzieś trzymać cały czas przy sobie, a poza tym czasami jak też wychodzę, czy do pracy, chciałabym właśnie móc mieć coś, w czym będę sobie mogła tą wodę ze sobą zabrać. Więc no zobaczymy, jak się sprawdzi, ale mówię, zastanawiałam się już nad tym zakupem bardzo długo, bo chyba gdzieś już jakieś 2 lata za mną chodziła taka butelka. Właśnie z tej konkretnej firmy. Oni mają kilka różnych takich pastelowych, bardziej beżowych kolorów, więc jeżeli kogoś to interesuje, to możecie sobie sprawdzić. Widziałam też z jakiejś konkurencyjnej firmy dokładnie taki sam model, tylko była błękitna, była przepiękna, naprawdę. Też się nad nią zastanawiałam, z tą drobną różnicą, że tamta kosztowała prawie 100 zł więcej, więc stwierdziłam nie. To już chyba ktoś naprawdę odpłynął z tą ceną, więc uznałam, że ta mi wystarczy. Może i nawet dobrze, że ona nie jest w 100% taka, wiecie, śnieżno-biała, bo też nie wiem, jak ten silikon się będzie zachowywał. To jest szklana butelka z taką silikonową jakby osłonką, więc mam nadzieję, że z nim się nic nie będzie działo i że nie będzie żółkł czy coś. Także zobaczymy, ale jestem zadowolona, że udało mi się na coś takiego w końcu zdecydować. I w ogóle chciałam wam jeszcze przy okazji opowiedzieć taką drobną historię.
bo wspominałam Wam, zaczynając nagrywać, że się wybieram na badania krwi. I wyobraźcie sobie, że ja nadal na nie nie dojechałam, ponieważ właśnie wtedy, kiedy miałam na nie jechać pierwszy raz, pojechałam i się okazało, że... pojechałam również z moją mamą. Okazało się, że zapomniała zabrać moje skierowanie, które miałam u siebie w domu, więc nic niestety nie załatwiłyśmy. Później następnym razem, jak miałyśmy jechać, to się mama rozchorowała, no i tak cały czas to przekładałyśmy i jutro robimy kolejne podejście. Tak więc dosyć no, zabawna historia, ale już też chciałabym to mieć z głowy, bo po prostu chcę to zrobić i mieć za sobą. Ale tak to się ciągnie ostatnio, że no nie wiem, chyba jakaś zła pasa, jeżeli chodzi o te badania. No ale mam nadzieję, że już jutro w końcu się uda i że uda nam się to załatwić. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o serialu, który ostatnio skończyłam oglądać. W sumie jest to coś, co polecił mi kolega z pracy. I bardzo mi się spodobał, mimo że nie do końca jest to serial w moim stylu, ponieważ to jest serial, no, taki typowo science fiction. Opowiada on historię mężczyzny, który zajmuje się odzyskiwaniem filmów ze starych kaset. Dostaje on jakieś nietypowe zlecenie i okazuje się, że został wybrany nie bez powodu, ponieważ gdzieś tam jest połączony z tym, co na kasetach się pokazuje. Tak się zaczyna jego przygoda właśnie z poznawaniem pewnej historii, która wydarzyła się ileś tam lat wcześniej. Poznaje on jakby bohaterów tych taśm, można powiedzieć, że poniekąd się z nimi zżywa. I no tutaj zaczynają się dziać bardziej odklejone rzeczy. Jest też motyw sekty, jest motyw mieszkańców starego budynku, którzy właśnie tę sektę tworzyli. Dosyć ciekawy serial, coś na pewno innego i dawno nie widziałam serialu w takim stylu. Ma on 8 odcinków, ogląda się bardzo przyjemnie, ja go obejrzałam w 2 dni i naprawdę polecam, bo można się wciągnąć. Jeżeli lubicie taki klimat i jeżeli właśnie takie elementy science fiction Wam nie przeszkadzają, to bardzo polecam, bo naprawdę ciekawa historia. Sprawdzałam nawet, czy jest to może w jakiś sposób oparte na faktach, ale niestety nie. Nawet wspomniana wcześniej sekta, która w serialu występuje, jest właśnie stworzona na jego potrzeby, także nie jest to nic prawdziwego. Ale tak, polecam, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, a szukacie czegoś ciekawego na wieczór, to wydaje mi się, że może to być ciekawa propozycja. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Jak widzicie, ja już jestem w piżamie, mam zmyty makijaż i powoli będę szła spać. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Pa!